Teatrze Miejskim w Jaworze odbyła się 58. edycja ogólnopolskiego konkursu recytatorskiego zorganizowana z inicjatywy Towarzystwa Kultury Teatralnej. Impreza ma charakter otwarty i adresowana jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz dorosłych. Konkurs składa się z czterech odrębnych kategorii: recytatorskiego, wywiedzione ze słowa, teatru jednego aktora i poezji śpiewanej. W tym roku do konkursu zgłosiło się tylko 5 uczestników. Kinga Górna i Marlena Sobczyk ze Szkoły Agrobiznesu w Bolkowie. Jowita Jabłońska z Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Jaworze. Klaudia Makuch i Tomasz Sawicki z pierwszego liceum ogólnokształcącego w Jaworze. Do etapu rejonowego, który odbędzie się 20 kwietnia w Legnicy, zakwalifikowali się Klaudia Makuch i Tomasz Sawicki.